próba głosu numer 3. No i próba głosu numer 4. Nie, no dobra, już się ogarniam i zaczynamy, bo późno jest, godzinę mamy opóźnienia, także. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Kuba, a ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na jaskółkowym gospodarstwie z Patrykiem. Cześć, witaj to. I dzisiaj będziemy sobie kończyć orkę, na której nie skończyliśmy u Patryka na odcinku. Który to będzie odcinek szósty? Siódmy. Siódmy? No Tak, tak, dokładnie, siódmy. siódmy. Tym Jak razem ty ja biegniesz sobie ładnie. pojadę 60-teczką. A ja przejmę Zamienimy kopalnię. się, a on przejmie kopanie się. Ogólnie ludzie, teraz Patryk zaczął szkołę, także przepraszamy was za przestój i będziemy starać się nagrywać w weekendy tak, żeby mieć zapas na unoś trochę, jak masz jechać, nie? To hol na dzieciakach. No jedź, 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 jedź. Pójdzie, pójdzie. Podnieś i jedź. Ja wyrównam tu. Podnieś w ogóle i wyjedź za mną z pizdu. O. 60 idzie, a tamten nie chce iść. Ogólnie 80 musi mieć napęd przedni, bo inaczej nie pójdzie nam. Ta robota nam nie No. idzie nią. I powiemy wam ludzie, że tak, przepraszamy oczywiście za, jak mówiłem, za ten, Mały postój. za mały postój, bo Patryk zaczął szkołę, teraz będziemy dla was nagrywać w weekendy tak, żeby, czy ja pojadę pierwszy w razie co, jakbym miał cię ciągnąć. No. Patryk nie ma szkoły i nagrywamy tak, żeby mieć zapas po prostu na cały tydzień, bo wiadomo, w tygodniu, no to Patryk długo nie siedzi, my musimy tak późno nagrywać dość, bo w internety i tak dalej, także No. weekendy będziemy sobie nagrywać, to miałem po 2-3 odcinki na cały tydzień, w zależności od czasu i chęci. I Dokładnie. jakoś tam sobie będziemy radzić, myślę. Ogólnie zacząłem nową serię też z Sebastianem i także wbijajcie, zapraszam bardzo serdecznie i zapraszam oczywiście też do Patryka na kanał. Tam macie kolejny odcineczek za jakieś, nie wiem, pół godziny. Dwie, jedna, jedna. No dobra, to, no tak, bo u Patryka jest wszystko możliwe, także Nie może no, być za dwie albo damy za radę. jedną. Przejechałeś, przejechałeś, dobrze jest. Powoli, powoli, idzie. No i co, i orzemy sobie, potem następny odcinek będziemy sobie już uprawiać. I nabóż może porośnie mamy, co? Co ty myślisz o tym? No, zobaczymy. U Patryka już będzie. Myślę, że u Patryka będzie, bo jeszcze mam jedno pole do zrobienia, także tam będzie, myślę, grube rowanko jakieś. No. A ja sobie pouprawiam albo porościłem nawozy, zobaczymy, co tam nam wyjdzie. Także zapraszam serdecznie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, żeby było ładnie i dużo tych łapeczek. Im więcej łapek, tym częściej macie odcinki, oczywiście. Także standardowa procedura, bo więcej jest wyświetleń, a jak jest dużo wyświetleń, no to aż się chce nagrywać kolejne. Naprawdę No. tą serię bardzo, bardzo ładnie oglądacie. U mnie jest, nie wiem, pod każdym tam po 5000 wyświetleń, po 6, zależy chyba pod. Najmniej jest pod Sianokosami, nie wiem czemu. Ale ogólnie pod pierwszym odcinkiem to jest tam ponad 6000. Pod tym ostatnim, który był z tej serii, jest ile tam jest? Też koło 6 chyba, czy tam ponad 5 trochę. No. Także U naprawdę. mnie niedługo do tysiaka dobiją. No, także i u Patryka, i u mnie ładnie oglądacie. Statystyki naprawdę są spoko z tych filmów. Dlatego zdecydowaliśmy się, że będziemy teraz właśnie nagrywać w weekendy na zapas sobie. Żebyście naprawdę ją mieli, bo chyba pierwsza taka seria, która jest tak bardzo oglądalna u mnie na kanale. No. Bo w sumie to Speedy z Borusiowa. Speedy z Borusiowa to mówiłem, będę nagrywał wtedy, kiedy będę miał mało czasu na nagrywanie let's play, czy nagrywanie na ujęcia, coś, także będą rzadziej, ale one są mniej oglądalne niż ta seria. A, dogoniłem się. Aha, kurde, wiesz co nie zrobiłem? No, co zrobiłeś? Pomyśl, nie oddałem ci kasy. A nie, a kurde. O. No, Dobra, hajs, mało hajs, ważne, dobra. nie widzieliście tego? Hajs, 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 hajs. No i to.
No i dupa. Wyjedź, mnie znosi na bokie. Wyjedź i przejedź tam dalej za błoto, a ja przejadę ten. Na koło, do góry daję. Podnosi go. No, Patryk narobił tu błota tyle, że przez całą szerokość pola niestety. No patrz. Dobra, jest, idzie. No dał radę. 60 jest aktualnie mocniejsza od tej 80. No 4 na 4 to się dziwisz. No w sumie 60 naprawdę bardzo mi się podoba, aż byś mi zajebał. Nosi jak szatana. No i co zrobić? No co zrobić? Napęd założyć. Lufty sobie prowadzi właśnie live'a. Wyszło mi, że muzyczkę chyba będzie puszczać. DJ-ować. No, muszę sobie seta pobrać, nie? No i co jeszcze mogę wam powiedzieć, ludzie? Patryk się co chwilę to kupuje tam. Ja sobie oczywiście jadę pięknie, bez żadnych problemów. Patryk, jak nie masz przez to buto, to resztę podnieś i przejedź no. Dalej orę, nie? No dobra, to by powykańczasz. Zasiejemy sobie tutaj kukurydzę, myślę. Na tym polu. Będziemy jej blisko wozić potem, bo co, bo mamy w planach zakupić jednorzędówkę albo dwurzędówkę do ciągnika, także będziemy jej bliżej odwozić i tak dalej. Dokładnie. Tu będzie kukurydza, a na pozostałych dwóch polach zasiejemy sobie, nie wiem, pszenicę i jęczmień. W tym sezonie od Chinka kupujemy jedno pole kukurydzy za flaszkę wódki na pniu. No. To zależy od którego ty? Od tego co chodzi pod domem pijany. A drugi to jest dzisiek, nie? A od dziszka to obornika się kupi. Bo on ma parę krów. To trzeba kupić od niego obornika, bo obornik też się przyda. Ja słyszałem, że ty ma się jeszcze jakiś tego gospodarz budować. Ja też słyszałem, obok nas nawet. Po tym opuszczonym. Tam miał Chinek gospodarstwo, ale został sam dom, no. Tylko wszystko wyburzone krzakami zarosło i mają to odkupić i mają budować gospodarstwo tam. Ale to jeszcze w przyszłości może. Zobaczymy. No. Nie myślałem sobie, żeby samemu tam nie kupić tej gospodarki i odejść od ciebie. Ty chuju, Bobrze. I o ci dom. Nie, no. Gdzie są moje pieniądze zaraz? Zmieścimy się, mijamy się? No, tak ja bym trafił właśnie. Ale cię na koło rzuciło. No. Znaczy co, na dwa, nie? Czekaj, stój! Ja muszę cyknąć fotkę sobie na miniaturkę. GST. GST. O. Stój. Jeszcze raz, ale ładna, ta 60 ładnie chodzi w ogóle. Dobra, możesz jechać. No, dobrze by było. A co mówić, możemy zrobić. Jedziemy sobie dalej. 80 się kopie jak głupia. To już Patryk, w sumie pojedziesz w tamtą stronę i możesz tam po przyśniaki zrobić, a już tu dołożę ten środek. No. A mogliśmy to zrobić inaczej, mogliśmy orać 60, a drugą od razu jechać na ten, na gruberowanko 80. Chociaż ta 80 bez napędu będzie miała ciężko z tym gruberem. A w ogóle, jak tam minuty? Minuty, 9 minut jest. O, tak. Wrześniaki, zajdzie trochę. Co? Może jeszcze po wrześniaki zostaną, nie? No, to akurat będzie. Ej, dobra, ja się zakopałem bez spugać, podniosą go. O kurczę, to zaraz hol wezmę. Ja nie w tą, ani w tą. A podniesiony jest, nie? Jak widzisz. No. Gdzie jest hol? No. Tam, czekaj. O, tu leży, o. Gdzie? Jak to się podłącza? Jeszcze mówię, czekaj. I tutaj pod przód, z tej strony, gdzie ja stoję. Czemu tak? No bo tutaj, nie, tak jakoś wyszło.
Będzie mega akcja. Teraz wyciąganie. No dawaj, dawaj. Podczep. Nie, to ty poczekasz. Jak? Chyba X, aha, nie X. Coś takiego. Ale czekaj, stój, nie rusz się, teraz fotę zrobię, nie? Teraz to będzie naprawdę fota mega. Nie, nie, nie ciągnij! Ale dobrze. Ja muszę sobie fotkę zrobić. Unieś półkę jak chcesz, nie? No uniosę, uniosę. Dobra. To jedziemy. Opuść teraz półkę od razu. No opuszczony, opuszczony, jedź. Bokiem. Idzie? No czekaj, do końca trzeba było, bo ciężko ma. Dobra, damy radę. Tu na razie odczepię to. Dobra, to ja sobie trochę poprzeć jakieś po głowie, to już nie jadę już. Tak, i jak będziesz jechał do domu, to weź hol w tamtą stronę. No. Przejdź tam przez... tu przez sąsiada po lewej stronie. Żebyś tam po zbożu nie jeździł, tylko tutaj. Bo tam... No. My jesteśmy opóźnieni, tam sąsiad już poprą zasiał, a my jeszcze orzemy dopiero. No właśnie. Także ludzie wiecie, dobra, tutaj mamy zaorane, ładnie, pięknie, podnosimy sobie pług. I jedziemy. Aha, tu jeszcze nie sięgnąłem. Dobra, mało ważne. Nie, no patrz, no na dwa koła i do przodu. Na dwa koła. Jak to było, ogień z rury? Ogień, nie, ogień z rury, przód do góry. Nie. I cyk dwójeczka. A, pyr, 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 i cyk dwójeczka. W końcu można sobie porać prawdziwym pługiem obrotowym, obracając go, bo ja sobie teraz będę obracał. Dobrze, fajnie. Zaorzemy sobie poprzecznaki. I będzie, myślę, gitara. Aha, chyba 60, nie ma. 80? Nie ma pod przód zaczepu, tak mi się coś zdaje. Jak nie ma, czemu? Nie wiem, czekaj. A jednak ma. Dobra, jeszcze w jedną stronę, myślę, i będzie gites. I teraz jeszcze, Patryk, wiesz co zrobimy? Mhm. Musimy nawozy wkupić już, to może jeszcze przez ten odcinek kupimy sobie nawozy i przyczepo pojedziemy po palety, ze dwie kupimy nawozów, palety i ze dwie nasion, co? To nie patrz, co ja robię, nie patrz, co ja robię. Nie, nie patrz. Tyłu jestem, nie patrz. Dobra, już możesz. Rozpędzony leciał i jak tym, takim czubem w ziemię ryłem. Dobra. Ładuj się gruba, się muszę też stawić. Ja sobie już stawiłem. Podepnę sobie autosankę i pojedziemy sobie po nawozy. Weźmiesz ładowarkę? No, tak, 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 tak. Dobra. Okay. Gdzie ona jest? Ładowarka? No. No, na tapsze transportuj. Dobra, idziemy. 60 no. Dość głośno chodzi. Ale mam nadzieję, że nie zagłusza mi. Nie zagłusza mi. Tylko masz jakiś lepszy komputer, czy taki, wiesz, ja? Sobie? Mhm. Ja mam dość dobry komputer, a co? Czemu tylko 720p nagrywasz? Co? Tylko masz 720p, nie? Byłam monitor kwadratowy. Aaaa. Nie idzie 1080 zrobić. Takie 17 cali tak by, tak? No nie wiem ile on ma cali, ale jest kwadratowy po prostu, nie? Jak nagrywam, to muszę w oknie nagrywać na 720p, bo jak ustawię na cały ekran, to jest wszystko spłaszczone, tak jakby, rozumiesz? To wiem, 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 no. Ja mam taki sam. Kupimy sobie... Kupimy sobie palety. Uwaga, bo jestem w sklepie, będę kupował, będą lagi. Tak, okej.
O, dobra. Czekamy teraz na Patryka. Patryk nam ładnie załaduje to. No, ładnie załaduje, mało powiedziane. Czekaj. To jest nawóz, tak? No, po kolei bierz. Dwóch na raz nie weźmiesz. Wiem. Będzie huśtać to jak... O matku. O ej, nie! Co się kurwa dzieje? Dobra, wysyp to, wysyp. Jeżdżaj. Czekaj. Ej, się wysypało. Dobra, wysyp jeszcze raz te nawozy, tą drugą paletę też wysyp nawozów. Będziemy stąd o ładować. Matku. Ale żeś odjeł. No ty się dzwoniłeś, nie? Ja myślałem, że to się nie załaduje, nie? Mur to nie wiedziałem, odpowiedział, wleć poworki. Nie wiedziałem, leć poworki. Nie no, nie wiedziałem, że ten, że nie można palet postawić na przyczepę, tylko kurde. Tylko myślę, no. Nie wiedziałem, że można wysypać na przyczepę nawozy, nie? Ale jak już no można, właśnie. To będziemy, to trzeba będzie teraz łopatą wrosiewać, sypać, kurde. Gdzie łopatą? Będziemy śmigę. Nie no, bez żadnych. Dobra, to ja jadę, to zaprowadzę, a ty weź... weź tę paletę naszą jedną i jedź za mną, a potem przyjedziesz po drugą. Ale żeś się no. Kaszana, nie? Tak, no pewnie, no. I lądowisko na mnie poszło znowu. No tak, no a na kogo... Lądowiska, napiszcie kto odwalił, on, Kuba czy ja? No, ja w ładowarce nie siedziałem, bo to wszystko przy ciebie, kliknęłeś pewnie, żeby się... A kto kierowcą był? Rozeżnął worek, matko bosko, ja mówię, co on robi? No, podjeżdża, rozrzina worek pod tą przyczepę. Mówię, no co to za idiota, czy on jest pijany, czy się ze Zdziszkiem napił, czy jak. A Zdziszek idzie na wyjeździe, zaraz go przyjadę, o kurczę, ale zobacz, taki pijany. Jak on na pijany, on tylko jest śpiący bardzo. Tak. Tutaj bawisz. Może się odjebał lipę. Co ja zawadziłem tam? Co tam stoi? No tu stoi konewka. I konewka mi przyczepę zatrzymała, to jest magia FS-a, kurde. A czemu? Nie. Nie zahaczyłeś o nic. Wcześniej zahaczyłem. O konewkę. Mówisz? Możesz przejeżdżać, no. Staw ją do garażu i... Także ludziska... Z tym workiem, tak? No, postaw sobie do garażu ten worek. Kurde, dobra, zaklinowałem się. Dobra. To Patryk pojedzie sobie, ludzie już po... Jeszcze jedną paletę postawił. O, widzicie, tutaj w stodole sobie jeszcze... postawiliśmy takie... Takie, no... Zakładki, jakby to nazwać. Czekaj. Przegródki. Przegródki, o. Dokładnie. Cenek. Tego wymurował. Jedź po tą paletę drugą jeszcze. A. A ja sobie będę już kończył, bo mamy 18-19 minut prawie. Także oglądajcie, oczywiście napiszcie w komentarzu, że to Patryk odwalił, a nie ja kaszany. I że to jego wina, oczywiście napiszcie jeszcze w komentarzu. I zostawcie łapkę, suba, dzwoneczek. Na razie, cześć, pa. Tak, tak. Na razie, trzymajcie się, cześć.